zadupanego. To nie piłkę, to jest fikur. A ty nie usłyszałeś, co powiedział Nathan, że jakiś piłkarzek się tutaj pojawił. Powiem tak, ja go nie będę ogólnie komentował i nie będę go też bił. Ja was sobie klas miał wszystko. My wypracowaliśmy już wszystko w sobie cechy, których nie można kupić. My wypracowaliśmy już wszystko w sobie cechy, których nie można kupić. Mamy klasę, charakter i przede wszystkim jesteśmy sportowcami. Więc ja ogólnie jakby wiemy, że jakbym do niego podszedł, to by zbierał liście, to by zbierał zęby połamanymi, zbierałby zęby połamanymi rękami. Nie będę ci bił dzieciaku, bym cię zabił tak naprawdę. A teraz po polsku? Piłkarze pojebany? Po polsku. Ale pa, i właśnie nie masz szacunku, pap. Pa, nie masz szacunku do normalnych, kurwa, ludzi. Ale dlaczego nie masz szacunku do sportowców? Ale to są sportowcy, kurwa! Nie rozumiesz? Ale nie ziomość, kurwa, nie jesteśmy na skraju. No dobra, jak to za sportowca, ty się próbujesz do nich. Dobrze, panowie, stop. Sekwento, ponieważ... Sekwento, oddaj mikrofon. I za to będziesz ruchany, Cwelu. Dobra. Panie i panowie, skoro... Dobra, stop. Skoro mamy taką sytuację, chcę podziękować. Bomba, poczekaj. Jakieś gejowskie Bomba. Zapędy. Słyszysz mnie? Jakieś gejowskie Bomba. Zapędy. Dziękujemy na razie. Musimy zrobić to w ten sposób. Skoro mamy sobie dużo do powiedzenia, to Gracjan, zapraszam na miejsce Sekwento. Sekwento, Bomba, dziękujemy. Sali musi być na miejscu Bomby. Jeszcze chwilę sobie porozmawiamy. Panowie, dziękujemy wam za wejście w pierwszy panel. A skoro dużo się dzieje, Salim Tuari, mikrofon jest. Dobra, stop. Już nie dusimy Natana, panie ochroniarzu. Co, była akcja, to była reakcja. Była reakcja. Dobra, wyjebał Sekwento tak, że nikt nie będzie obrażał. Dobrze, tutaj, kurwa. Skoro już możemy usiąść, to siadamy. Jeszcze raz, tu masz mikrofon, gdzieś się zgubił mikrofon. Mam, kurwa, no była zaatakowana. Stop. Od razu reakcja w trybie, kurwa. Ktoś wie, gdzie jest mikrofon Natana? Tutaj mamy, prosimy o podanie. Dobrze. Stary, no ja jestem, kurwa, szybki. Zaatakował od dawna. Nie słychać cię, Natan, teraz. Natan, nie słychać cię. Dobrze, zacznijmy od samego początku. Panie i panowie, mamy walkę sportową. Natan, nie odzywaj się, przez chwilkę musimy to zapowiedzieć. Salim Tuari, Gracjan Szadziński. Gracjan Szadziński, zawodnik KSW były, a także zawodnik był UFC. Salim, Gracjan, od razu dostałeś rikoszetem od Natana. Co mu chcesz na ten temat powiedzieć, bo Gracjan mówi, że ty tutaj w ogóle robisz i no i trochę cię wyśmiał, a ty dosyć słyniesz z tego, że no groźny z ciebie człowiek. Powiem tak, mimo tego, że ja ogólnie, mimo wszystko mam klasę i charakter. To są cechy, które wypracowałem ze sportu, tak naprawdę. Ja mimo wszystko mam do ciebie jedno takie pytanie. Co przekrzykiwał, nie będę cię bił, bo bym ci zrobił krzywdę. Ja cię mogę zbić, jak chcesz. Okej, poczekamy, później na zewnątrz sobie wyjdziemy, wyjaśnimy sobie sam. Ale przed? Obojętnie gdzie. Na ulicy ja bym wolał, żeby ci dać zarobić piłkarzykowi jakiemuś znowu. Co ty taki piłkarzy mam? Ty, jak kurwa, jesteś piłkarzem. Ale ty, kurwa, byłeś spoko piłkarzem. Ty co tam pochlałeś, kurwa, no. Byłeś śmieszny. Ja nie o taki piłkarze. Co nie powiesz, no, to ty wyglądasz jak, kurwa, ten. Jak ma ta ciota, kurwa, co się biła? Ten security, kurwa, po roku w Rosji wyglądasz. Odpowiedz mi tylko na jedno pytanie, okej? Powiedz mi, jak ty się czujesz, podając się za sportowca, jak spierdasz z klatki po pierwszej sekundzie bez ciosów? Zaskoczę ci nigdy w życiu. Nigdy nie podałem się za sportowca. Ale teraz... To odpowiedz mi teraz na jedno pytanie. Jak ty czujesz się, patrząc mi w oczy jako sportowcowi? Jak wiesz, że uciekasz z klatki po pierwszym kuwaciosie, bez ciosu. Już ci mówię, czuję się, jakbym patrzył na Cwela. No, a wiesz, że ty jesteś Cwelem tak naprawdę. A wiesz, na przykład, że ja nie będę cię wyzywał, dlatego że ja mam klasę, ty nie musisz. Tak naprawdę, nie? Ja mówię, że ja bym cię zabiliście tak naprawdę. Przychodzisz, kurwa, grasz na mnie kogo. Zbierałbyś sobie pokołanymi rękami. Jakiś, kurwa, nie, bym cię zniszczył, kurwa, w ogóle tak jesteś. Nie można jakoś inaczej zostawić tego słowa? Od razu face to face'a, kurwa, robić. I w ogóle, patrzcie, mówiłem, ja teraz dopiero zacząłem trenować, jestem, kurwa, teraz. Mogę się nazwać sportowcem prawdziwym. Siedzę przy jednym stole z zawodnikiem UFC i z KSW, kurwa. A wy we mnie nie wierzyliście, kurwy jebane. I co? A ty zawsze mówiłem, tak mówisz, że trenujesz, no jeszcze że ten Cwel tutaj, kamera boj, na chwilę. A ty nie potrafisz usiadł, inaczej, inaczej mówić tego, Cwel i tak dalej. No tak, bo mi się podoba to słowo. Jak byś nazwał siebie? Siebie? No. Bogiem estetyki. Dobra, spoko. Taki, jaki mam pseudonim. Zawsze mówisz, dobra, ale słuchaj, mimo wszystko nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Jak ci czujesz, patrząc mi w oczy? Szczerze, czuję się jak, kurwa, jebany biznesmen. Jesteś biznesmenem? Tak. Że to było jeszcze ciota, tak. Mógłbym cię kupić. Ja bym cię mógł w dupę wybrać. Mógłbym cię kupić, filozofku jebany. Z dupy klapa, żebym ci zrobił. Z dupy, znowu o tych dupach gadacie. Co wy, kurwa, macie? Dlaczego zauważyłem jakieś takie coś, że jak ktoś z was ma tatuaże, jest, kurwa, lekko dopakowane, to zawsze gada o chujach w dupie i chujach w mordzie. Czy to jest jakaś, kurwa, zależność? Powiedziałem ci na początku, że ma charakter i klasę mimo wszystko, bo to są cechy wypracowane charakter ze sportu. Charakter i klasę, tak, kurwa. Piłkarzy klas ekstra klasy, kurwa. Dokładnie. Nawet w piłkę bym cię ograł tak naprawdę. A ty w jakim, kurwa, w ogóle? Ciężko jest, jaki, ale tak serio teraz, tak bez beki. Ty serio? A kurde jest tutaj... Słuchaj, powiem ci coś. Wiesz, dlaczego mnie te słowa na przykład nie ruszają? Bo wiem, że dla człowieka bez charakteru słowa nie mają w ogóle jakiegokolwiek znaczenia. On jest dla mnie na liściach. Ej, no dobrze, to mogę dobrze cię, wiesz, kurwa, zlać, wiesz, kamera boję, posłuchaj, dobrze wiesz, że gdybyśmy byli razem sam na sam albo w klatce, ja nawet walki z tą nie... Jakbyśmy byli sam na sam, ja to bym ci, kurwa, dobra, liścia sprzedał. Posłuchaj, ja bym ci nawet walki nie dał dlatego, że ja bym ci krzywdę zrobił. I ty byś mnie dał walki? Ja bym się bał o ciebie. Pomyliłeś się z jednym, to ja daję walki. Ty nie dajesz mi walki. Ja daję walki, ja decyduję, z kim walczę. Powiedz tak, ja decyduję, z kim chcę, ile dostaję pieniędzy. Jesteś dla mnie dzieciakiem bez...
jakiegokolwiek w ogóle charakteru i mi by było wstyd ciebie uderzyć, rozumiesz? Ja ci powiedz mi, co w tych czasach znaczy charakter, kurwa? No właśnie ty nie wiesz, a ja wiem. No to wytłumacz mi. Wytłumacz chłopakowi młodemu, co znaczy charakter. Naucz mnie charakteru piłkarza. To znaczy co? To znaczy, że są to zasady, których nie przekraczasz. Ale jakie? Na przykład tak, gdzie jest ta granica, powiedz? Na przykład taka, że ja cię nie uderzę, bo jesteś dla mnie ciotą, skończoną ciotą. Ale ty byś mnie nie uderzył, bo by ci kurwa ręka pękła. Na tobie? Kurwa pękła by ci ręka, jestem kurwa ze stali. Gracjan, a ty grałeś kiedyś piłkarz, że on tak piłkarzyku? Przecież to kurwa, on wygląda jakiś piłkarz, kurwa, z ekstraklasy, kurwa, z weszło, kurwa, coś tam. Ja myślę, że gdyby doszło do starcia... Weszło nie jest z ekstraklasy. No to kurwa właśnie gorzej, no. Ja myślę, że gdyby doszło do waszego starcia, to byłaby niezła lekcja pokory. Ale ja bym, no właśnie, dlatego bym pokazał, jak chwilę kurwa piłkarza. Powiem ci tak, mimo ja powinienem być osobą, która cię zweryfikuje, która cię wyjaśni tak naprawdę, która cię wyjaśni tak naprawdę, ale tego nie zrobię, mam zasady i charakter i nie biję ciot po prostu. Charakter? Co ty kurwa, z Golą posiedziałaś na złotej, poćpałeś czy co? Wstyd byłoby mi ciebie uderzyć, dlaczego bo my cię zapustuliście, rozumiesz? Ja mam pytanie, Gracjan, bo myślę, że publice się to podoba. Chciałbym zobaczyć waszego face to face, ale musimy mieć pewność, że nie uszkodzisz Natana. Czy jesteś w stanie wyjść do face to face z Natanem? Tak, tak, oczywiście też. Ja mogę obiecać, że nie dotknę go, kurwa. Tak jak mówiłem, ja słów na wiatr nie rzucam. Ja zasady, charakter, ja nie biję ciot. To w takim razie zapraszamy do face to face'a. Ja chcę to zobaczyć. Jeden z najmocniejszych zawodników jeszcze niedawno wagi lekkiej w KSW. Zobaczymy, jakie zasady kontra ma Natan Marcoń. Daj mikrofon. Jak mi zagrałeś? Ty Natan jest się bać? No. Tego się nikt nie spodziewał. Gracjan Szadziński, Natan Marcoń, face to face. O, fuj, ale zajebało. Dzieciaku. Chcesz gumę? Ja mam. Chyba czosnkowe, kurwa. No ty właśnie wpierdałeś się o pizzę. Żyjesz czosnkowy czas. Czosnkowy gumę, no co? Ty buzi chcesz? Ty chcesz buzi, co? Sorry, mam żeton. Na czoło ci nie nakleja, fajne. Mam charakter, mam szacunek, nie? Ty masz szacunek? Gdzie ty masz szacunek? Wiesz, co znaczy szacunek? Tupie. Nigdy się nie dowiesz, nigdy. No właśnie, ty masz szacunek. Wepchajcie ją do dupy kutasami. Znowu kurwa o tych kutasach w dupie. Mam już dość kutasu. Gdyby każdy wsadził mi kutasa w dupie, w dupę, jak mi obiecał, to już bym miał taki otwór jak jego kurwa narzeczona, Nikita. A powiedz, jak się czujesz? Zamknij ryj, bo jeszcze tam kurwa podejdę do ciebie. Jak się czujesz, mam światą patrząc w oczy? Jak się czujesz? Więc jak to jest w czuje? Jak się czujesz, mając metr kurwa 65? No ale co z tego, jak bym cię liściem zgasił, człowieku? Liściem cię zgasił. No ale no zgasiłbyś się liściem. No tak, dokładnie. Gdybyś się cofnął w czasie. Nie, teraz bym chciał. No nie, jakbym miał 12 lat, może byś mnie zgasił liściem. Jakbyś miał nawet 40, to bym cię zgasił. No nie wiem. A ja bym miał 12, ja bym miał 12, to bym cię zgasił. No to możemy przed blog wyjść, bo nie będziemy na kamerach się bić. Nie biję, co już mówiłem, ci mi już skłacha jak tej no to zróbmy to, kurwa, nie wiem, przyjdzie, kurwa, Kaniowski jako sędzia, kurwa, powie, że chłopaki 3-2-1 fight, kurwa. I ponapierdalamy się troszeczkę pod. Nie uderzycie, bo jesteś świadomy swojej siły, rozumiesz? Jesteś świadomy tego, że ty jesteś ciotą. A jestem świadomy tego, że gdybyś rozjebał sobie rękę na mojej szczęce. Dobrze, panowie, będziemy musieli kończyć ten panel, ponieważ dzisiaj program jest szybki. Wracamy na miejsce. Gracjan Szadziński, Natan Marcoń. I na sam koniec, Salim Tubari, bardzo proszę o komentarz. Witamy we Freak Fightach. Co nam chcesz powiedzieć?